Dziękuję Paulina za przedstawienie. Jestem tutaj dzisiaj z wami, ponieważ właśnie od kilku lat w PWC, tak jest nawet prościej, w PWC zajmowałam się społeczną odpowiedzialnością biznesu. Niedawno troszeczkę zmieniłam swój obszar zainteresowań, ale ciągle pozostaję w sferze innowacji i inkubowania innowacji. To, z czym dzisiaj do Państwa przyszłam, właściwie chciałabym, żeby moja prezentacja stanowiła dla Was taką inspirację też do tego, żeby poszukiwać obszarów, w których można zastosować design thinking, waszych obszarów. I chciałabym również zachęcić Was do tego, albo przynajmniej zainspirować, żebyście poszukali trochę swoich metod do tego, nie tylko obszarów, ale również i metod, jakby takich kroków, gdzie design thinking wykorzystać, i chciałabym wykorzystać właśnie tą taką naszą drogę, bo de facto dzisiaj będę mówić o drodze do inkubacji innowacji społecznych, bo to nie było tak po prostu, że wymyśliliśmy sobie i już się zrobiło. To była zdecydowanie droga. Ale zanim o tym, to w ogóle jako PWC wykorzystujemy design thinking w kilku obszarach i one się tak naprawdę między sobą wzmacniają, bo z jednej strony wykorzystujemy tę metodologię do współtworzenia usług z naszymi klientami, do pracy i do szkolenia pracowników i właśnie także w tym trzecim obszarze w naszej działalności społecznej, inkubacji innowacji społecznych. I tak naprawdę, tak jak mówię, te obszary się między sobą wzmacniają, bo jeżeli jesteśmy w stanie wytworzyć taką kulturę, gdzie nasi pracownicy wiedzą, jak tej metodologii używać, to mogą nas wspierać właśnie w inkubowaniu innowacji społecznych, ale ma to też przełożenie na naszych klientów. Więc takie trzy obszary, które ze sobą są sprzężone, współdziałają i wzajemnie się wzmacniają. Tam trzeba celować. Ta prezentacja ma takie trzy warstwy. Pierwsza to warstwa taka, powiedziałabym, fundamentalna, przynajmniej dla mnie, czyli warstwa osobista, takiej mojej też osobistej drogi do poznania tej metodologii, do zauważenia jej wartości i do nauki jakby jej wykorzystywania. Druga to warstwa organizacyjna, nie tylko w kontekście miejsca, w którym pracuję, ale także organizacji, z którymi miałam kontakt i z którymi współpracuję na różnym etapie. A trzecia warstwa, taka, która już jakby, że tak powiem, emanuje na samą górę, to właśnie ten obszar tematyczny, tak, który w moim przypadku przez ostatnie lata dotyczył właśnie innowacji społecznych. Ale zanim opowiem o swoich doświadczeniach, jestem bardzo ciekawa, jakie były wasze pierwsze doświadczenia z design thinking. To moje w ogóle pierwsze doświadczenie z design thinking było takie, że nie byłem świadomy, że jest to design thinking. Ponieważ założyłem koło naukowe na Politechnice Wrocławskiej, które to było pierwszym kołem, które było międzywydziałowe i zrzeszało nie tylko studentów, ale też pracowników. Przez to przez krótki okres, około 10 miesięcy, zaczęliśmy pokonywać na zawodach ekipy, które robiły to samo, co my od 10 lat. I dlatego ta metoda działa po prostu, bo był interdyscyplinarny zespół, który działał mega szybko i miał bardzo duży potencjał i naukowy, i taki kreatywny. A potem poszedłem na kolejne studia i się okazało, że to się tak nazywa, no i tak sobie tym się dalej zajmuję i jest fajnie. No to tak, może tyle. A jakie były twoje pierwsze myśli? Czy w sensie mówisz, o wow, to działa, czy... No, pierwsza myśl była taka, że jak to się stało, że oni to robią 10 lat, my jesteśmy ze sobą mniej więcej 7 miesięcy i oni z nami przegrywają. Okej, dziękuję bardzo. Ktoś jeszcze chciałby się podzielić swoim doświadczeniem? Zachęcam, naprawdę, bo myślę, że to jest zawsze ciekawe usłyszeć czyjąś historię. Od razu, na twarz. No, proszę. Ja, Piotrek, dla mnie w ogóle pierwszy raz, jak usłyszałem o design thinking, to pomyślałem, no byłem bardzo podekscytowany, a to było
uczestniczyłem w tym kursie IDEO online i pamiętam, że czekałem na kolejną lekcję, co się będzie działo dalej. No potem jak zacząłem to używać, to rzeczywiście ta energia, nie? Dla mnie najważniejsze chyba w design thinking to jest energia i to, jak widzę na końcu procesu ludzi, którzy wyskakują z pełni energii i widzę te zloty i upadki w czasie całego procesu. No właśnie, na końcu to, że udało się, nie? Myślę, że to jest dla mnie najważniejsze. Dzięki. Super, bardzo dziękuję. Energia, podekscytowanie. Kto z was czuł to samo? Ręka do góry. Może tak będzie prościej. Okej. Okay. A kto chaos była taka. I chaos, okej. Okay. Chaos, wszyscy. Chaos jest super. A kto wręcz przeciwnie? Ktoś miał przeciwne doświadczenia? Że złe. Tak. Nikt się teraz nie przyzna. To ja wam pokażę swoje. Na początku, moje pierwsze zetknięcie się w ogóle z design thinking, trafiłam na publikację IDEO, Design Thinking for Educators. I po prostu mój mózg eksplodował. Stwierdziłam, że to musi być po prostu fantastyczne. Jeszcze nie widziałam tego w ogóle na żywo, ale stwierdziłam, że to musi być fantastyczne. Niedługo potem, to była jakaś końcówka 2013 roku, niedługo potem miałam okazję trafić na szkolenie, które było prowadzone w ogóle przez dużą i znaną firmę. I wyszłam z niego totalnie skonfundowana. W ogóle stwierdziłam, nie o tym czytałam. W ogóle to w ogóle jakby nie wiedziałam, co tam się działo. Znaczy jakby kolejne moje doświadczenie było takie, w ogóle nie wiem, co to było. Na pewno nie o tym czytałam. I to było takie bardzo, bardzo zastanawiające, ale nie powstrzymało mnie to przed dalszymi poszukiwaniami. Zaczęłam poszukiwać dalej i trafiłam na kolejny warsztat, w którym stwierdziłam, tak, wyszłam z niego, tak, to właściwie o tym czytałam, to już jest znacznie bliższe temu, o czym czytałam i widzę, że to działa. Tak? Jakby moje pierwsze doświadczenie było takie, no nie wiem. To drugie było takie, tak, to ma szansę zadziałać, tak, to jest okej. Okay. Natomiast potem pojawiły się takie przemyślenia, no dobrze, ale jakby nie wszystko do końca zrozumiałam. Być może nie wszystko było do końca dla mnie jasne, ale było dużo chaosu, dużo energii, dużo też takiego podekscytowania. I zaczęłam się zastanawiać, dobrze, to co by tutaj jakby zrobić? Jeszcze muszę gdzieś tego bardziej doświadczyć i trafiłam na kolejny warsztat, też robiony przez dużą firmę, znacznie krótszy, ale tu już jakby taki naprawdę proces był wręcz modelowy. Stwierdziłam, okej, tak, teraz już mam pewność i wiem, że gdzieś ta metodologia działa, że czuję to, że widzę, że wreszcie gdzieś to rozumiem. I wtedy pojawiła się myśl, okej, chciałabym to zaimplementować w swojej rzeczywistości. Chciałabym pójść i gdzieś nieść to w świat. Ale od tego wow do okej, ile czasu upłynęło? Od tego wow do okej, to pierwsze wow to była końcówka 2013 roku, a to okej było gdzieś tak na początku 2015, tak mniej więcej rok minął do tego czasu, kiedy stwierdziłam, że to może działać. Więc to jest ta pierwsza warstwa, osobiste doświadczenie i stwierdziłam, okej, dobra, chciałabym to przenieść na rzeczywistość, w której pracuję, na rzeczywistość, w której działam. Nadeszła pora, że tak powiem, zderzyć się z rzeczywistością. I ta rzeczywistość to bariery, które się pojawiły. Okazało się, że moje podekscytowanie, moja energia wcale nie jest taka oczywista dla wszystkich. Ale zanim znowu podzielę się tym, czego ja doświadczyłam, to jestem ciekawa, czego wy doświadczyliście. Z czym wy się zderzyliście, kiedy po pierwszym podekscytowaniu chcieliście się nim podzielić z innymi? Ja zacytuję mojego byłego szefa. Kasia, to nie ma sensu, tu pracują świadomi ludzie. Tak, zdecydowanie. Dzięki. Ktoś jeszcze? Z czym się zderzyliście? Chyba czasochłonność tego. Jeszcze raz? Czasochłonność. Czasochłonność. Czasochłonność, tak?
No, u mnie to też często było, że my wiemy, my już dobrze wiemy. Przecież my znamy naszego klienta i my wiemy, kim on jest. I po co my mamy teraz z nim rozmawiać? No, przecież my nie jesteśmy od tego, żeby gadać z klientem, tylko od tego, żeby pracować, więc to było takie trudne. Oczywiście, no pewnie, przecież my wszystko już wiemy. Tak, po co? Dla mnie pierwszą rzeczą było w ogóle wyciągnięcie ludzi zza biurek. Usłyszałam takie coś, ale ty marnujesz nasz czas, bo my tak pracujemy od lat i my nie będziemy wychodzić za biurek, bo to jest strata czasu. Więc nawet pierwsza taka rzecz, żeby ludzie stanęli przy ścianach, było dość trudne, ale już za trzecim razem, za trzecim spotkaniem sami wyszli i sami już stali i tam działali. Więc. Fajnie. Tak, czyli ta strata czasu, chaos, my wszystko wiemy. Z wszystkim się tym zdarzyłam, również i ja, tak? Mamy zawsze gotową, przecież my wiemy, tak? No przecież po co nam to? Nie mamy czasu na zabawę, tak? No przecież jakby tam, wiecie, po co nam taka zabawa? Trudne było też to, żeby jakby doświadczanie versus słuchanie, tak? Na początku ludzie mieli trudność w ogóle, okej, jakby, no tam design thinking, no gdzieś słyszałem, tak? Ale brak doświadczenia w tym powodował jednocześnie brak entuzjazmu, równie dużego jak mój. Przetarte ścieżki, czyli właściwie wiemy, co robimy, no to po co nam to, po co nam coś zmieniać, tak? Robić to od nowa. No i też niekiedy taka jakby bariera, którą chyba znacznie ciężej przeskoczyć, czyli stan umysłu, po prostu. Jakby z wiekiem i też z doświadczeniem moim dochodzę, że być może nie każdy musi myśleć w ten sposób. Tak? Jakby to jest takie moje doświadczenie na dzisiaj, że być może nie każdy musi jakby posługiwać się design thinking. Taką mam refleksję. To, co też myślę, że jest istotne w tym wszystkim, to, żeby znaleźć też swój osobisty sposób na to, żeby te bariery pokonywać, tak? Bo to moment, w którym ja osobiście doświadczyłam tego pierwszego entuzjazmu i pewności, że chcę to wdrożyć, do momentu, w którym postanowiłam to wdrażać i mierzyłam się z tymi barierami, trzeba je też było pomalutku kruszyć. I chyba już wiecie, jakie pytanie mam zamiar wam zadać. Co się wtedy robi? Co wy zrobiliście, krusząc wasze bariery? Okej, bo wydaje mi się, że ja też jestem jednym może z młodszych osób tutaj na sali. Tak w ogóle. No nie, no jestem jeszcze studentem, jeszcze robię jakieś dziwne rzeczy i tak dalej, ale piję do tego, że pokolenie moje i jakichś moich rówieśników, czyli 26, to jest pokolenie, które... To jest pokolenie, które się w ogóle nie buntuje przed niczym. Nie? To jest taki nasz duży problem, że my jesteśmy sobie, żyjemy w tym strefie komfortu. A jak ja pokonałem te bariery, to jest to, że ja wyszedłem ze strefy komfortu po prostu i stwierdziłem, że życie poza strefą komfortu jest fajne. I co z tego, że ja lubię inne rzeczy, ubieram się inaczej, jeżdżę na inne konferencje, robię... To jest moja... Wyszedłem poza strefę komfortu i to nie jest to, że ja zburzyłem te bariery. I one po prostu nie istnieją, przynajmniej nie dla mnie. Okay. I tak sobie z tym żyję. I, jest, i albo przekonam kogoś, żeby wyjść ze strefy komfortu, albo nie. No, pokolenie, które się przed niczym nie buntuje, to jest pokolenie, które z definicji nie będzie kreatywne. No bo się żyjemy w tych barierach, nie? W sensie tak mi się wydaje. Więc wystarczy wyjść ze strefy komfortu i już tych barier nie ma po prostu. Okej. Okay. To jest jakby fajnie słyszeć, że ktoś mówi, wystarczy wyjść po prostu ze strefy komfortu. Myślę, że to, cieszę się, że, bo słyszę, że brzmi to dla ciebie jako coś naturalnego i oczywistego. Niestety obawiam się, że dla wielu ludzi takie nie jest. Absolutnie, tak. To jest super trudne. Jak gdyby ja wielokrotnie budzę się rano, mówię, ja nie mogę, co ja w ogóle robię? Dlaczego ja się tak w ogóle, czemu ja się tak pałuję z tym wszystkim? Czemu ja się tak męczę? I co ja komu chcę udowodnić w ogóle? Ale potem się robi jakieś fajne rzeczy, powstają fajne projekty. Mówisz, a to jest to. Tutaj chcę być i po to się żyje.
co ja robię w Bydgoszczy w środku tygodnia? Nie, tego jeszcze nie rozumiem, nie? Ale... nie gdzie jestem? To jest poza... Super. Tak, znaczy absolutnie jakby tak, jakby fajnie jakby też to o czym mówisz, jakby też nie znam twojego backgroundu, ale mogę się tylko domyślać, że gdzieś faktycznie jest tak, że funkcjonujesz w takiej rzeczywistości, która też ci umożliwia w jakimś sensie wychodzenie z tej strefy komfortu. Zastanawiam się też, czy, bo ja akurat trochę jest tak, że obszar tematyczny, którym się zajmowałam przez te ostatnie lata, czyli właśnie społeczna odpowiedzialność biznesu, jest trochę takim obszarem, takim troszkę na uboczu, nie na celowniku. Coraz lepiej, tak, coraz można lepiej. Tam troszkę różnymi kanałami, jakby tym kanałem różne nawiedzony rzeczy. Nawiedzony trochę tak, jest taki, nie? Tak, trochę przemycić, tak? Trochę różne rzeczy tym kanałem przemycić. Ale mimo wszystko jakby funkcjonuje to w znacznie większej strukturze, tak? Która i też ta tematyka, tak, wymaga tego, żeby ta struktura się angażowała, tak? Więc tutaj gdzieś też różne bariery na mnie czyhały i sposób, w jaki nie powiem, że udało mi się, tak, stuprocentowo. Nie mogę powiedzieć, że odniosłam jeszcze stuprocentowy sukces, ale myślę, że to jest taki proces i taki kontinuum, które się po prostu cały czas wydarza. Natomiast znalazłam gdzieś jakieś swoje sposoby na to, żeby to zrobić. Pierwszy z nich, chyba muszę stanąć bliżej. O, to są małe i duże okazje. Jakby znajdowałam sobie naprawdę takie, wiecie co, biorąc taki przykład nawet, trafiłam na jakieś szkolenie, i miałam tam okazję, miałam tam zrobić mini prezentację. No to o czym zrobiłam? Wiadomo. Tak? Gdzieś czułam taką potrzebę znajdywania takich malutkich kroczków, malutkich okazji, malutkich momentów do tego, żeby siać gdzieś to ziarenko, żeby o tym opowiadać, żeby gdzieś ludzi zarażać i jakby szukać też odpowiedzi w nich, czy oni są gdzieś tym zainteresowani, czy to w nich coś obudzi. Druga kwestia, czyli taki troszkę kroczek dalej, czyli znalezienie też takich osób, które gdzieś chciałyby też się w tym rozwijać, które miałyby, czułyby, że to jest dla nich jakoś ważne i też miały w tym swoją satysfakcję, swoją przyjemność. I to powiem wam bardzo wzmacnia, tak, mając takie osoby, że jakby design, o tym też mówił mi Mateusz i Sylwia, tak, jakby w design thinking nie jest się samotnym wilkiem. Ja widzę, tak? Że też tu się buduje jakaś grupa wsparcia silna, ona się ukonstytuuje, puścimy listę, tak będzie. Design thinking nie chodzi o bycie samotnym wilkiem, tak, to jest praca grupowa i ona tak na dobrą sprawę, im szybciej zaczniemy budować sobie grupę i grupę jakby tak osób wsparcia, która też rozumie i fascynuje się tym tematem, tym lepiej. Oczywiście też wzmacnianie siebie, tak? Trenowanie tych umiejętności. Ja mam wrażenie, że to jest ciągła praca, ciągłe doświadczenie, że to jest, że to się po prostu dzieje, że to jest proces, że to nie jest tak, że po jednym szkoleniu już wszystko wiemy, tak? Jakby ważna jest tutaj przede wszystkim praktyka. I ostatnia kwestia, której też jakby w tym aspekcie się nauczyłam, że czasami, to też trochę o tym mówi Mateusz, tak? Jakby design thinking niekoniecznie musi być od razu wielkim, gigantycznym projektem, ale czasami czymś małym, nawet nie do końca nazwany design thinking, jakąś cegiełką, jakimś elementem, że może dzisiaj to akurat zrobimy troszeczkę inaczej, popracujemy sobie na post-itach, tak? Albo dzisiaj to jednak zastanowimy się, czy my na pewno wiemy, dla kogo my dane rozwiązanie projektujemy. I biorąc to, że tak powiem, ten aspekt właśnie taki organizacyjny, i on dotyczy nie tylko samej organizacji, w której funkcjonuje, ale także różnych organizacji, z którymi się stykałam, bo tą rzeczywistość, te okazje, te grupy i tak dalej starałam się wykorzystywać jakby szeroko w swojej pracy. I trzecia warstwa, ten moment jakby, w którym trochę pokonaliśmy już nasze bariery, w którym mamy już tą pewność osobistą, nadchodzi to wykorzystanie właśnie innowacji właśnie w tym obszarze tematycznym, w tym, który był, w którym jest mi nadal bardzo, bardzo bliski, czyli innowacje społeczne. Jakiś czas temu, tak naprawdę było to właśnie kilka lat temu,
w ramach właśnie naszej działalności CSR-owej odkryliśmy, że właśnie innowacje społeczne są tym takim elementem, który chcemy wspierać, bo uważamy, że to jest przyszłość, że to jest moment, w którym my również jako firma, jako biznes możemy oddziaływać na rzeczywistość społeczną. I po różnych innych programach i eksperymentach stwierdziliśmy, że innowacje społeczne, że to jest to, że chcemy rozwijać. I tak jak mówię, to nie było tak, że stwierdziliśmy bach i już mamy projekt, ale szukaliśmy. I pierwsze właśnie nasze poszukiwania dotyczyły w ogóle jak inkubować, tak? Jak inkubować innowacje społeczne. I wtedy też akurat trafił się nam projekt, w którym byliśmy partnerem, w którym okazało się, że właśnie będzie ta metoda wykorzystywana, tak, że będzie jako taki element. Wtedy to się trochę nie powiodło, było to po prostu użycie design thinking właściwie w oderwaniu trochę od całego projektu, więc w mojej ocenie nie miało ono właściwie, użycie tej metodologii nie miało właściwie wpływu na wyinkubowanie tej innowacji społecznej. Później pojawiły się właśnie poszerzone poszukiwania. No dobrze, to jak my to możemy zrobić? Każdy przecież proces jest inny. Każdy proces powinien być dostosowany. Wtedy pojawił się pierwszy pilotażowy projekt dotyczący w ogóle design thinking projekt oparty w całości na design thinking dotyczący inkubacji innowacji społecznych. I wtedy też dużo bardzo się nauczyliśmy. To był projekt, który zrealizowaliśmy wspólnie z pracownikami, z NGO-sami i ze studentami. Szukaliśmy tutaj właśnie dla trzech NGO-sów właśnie rozwiązań, przeszli przez pełen proces projektowy. I na końcu gdzieś się okazało, że wszystko fajnie, wszystko pięknie, bardzo dużo pozytywnych feedbacków, ale odnieśliśmy porażkę, bo zabrakło jednego ważnego elementu, a mianowicie, jak myślicie? Co to było? Tak jest, wdrożenia. Zabrakło nam wdrożenia. Gdzieś nie, jakby zabrakło nam tego ekosystemu wdrożeniowego. I dlatego przygotowując się do kolejnej, że tak powiem, do kolejnego eksperymentu, już o to zadbaliśmy. I tak się zdarzyło. Patrzę tutaj na Malwinę, która też przyjechała dzisiaj z Poznania. Cześć Malwina, hej. A która reprezentuje jednego z naszych partnerów w projekcie. Reprezentuje Stowarzyszenie na Rzecz Spółdzielni Socjalnych z Poznania. Tak się akurat zdarzyło, że z półtora roku temu, albo nawet troszkę więcej, pojawiła się możliwość inkubacji, jakby napisania projektu na inkubację innowacji społecznych. Powiem wam zupełnie szczerze, że ja kiedyś realizowałam projekt finansowany z Unii Europejskiej i po ostatnim poprzysięgłam sobie, że to był ostatni raz. Natomiast jak przeczytałam, słuchajcie, regulamin konkursowy, to już to sam w sobie regulamin konkursowy był innowacją. A mianowicie zorientowaliśmy się, że tak naprawdę mamy bardzo dużą dowolność, jeżeli chodzi o to, jak my sobie ten cały system inkubacji zaplanujemy. I to było niesamowite, dlatego stwierdziłam, dobra, to jest to. Mamy naprawdę wolną rękę i możemy sobie to zaprojektować tak jak uważamy i wykorzystać nasze doświadczenia. I to się wydarzyło. Złożyliśmy jako PWC, złożyliśmy dwa takie wnioski właśnie ze stowarzyszeniem oraz drugi wniosek złożyliśmy z Fundacją Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych. Tak się wydarzyło, że wygraliśmy oba, więc tak naprawdę w tym momencie testujemy dwa tego typu inkubatory i sprawdzamy trochę dwa różne podejścia. I teraz trochę o tych podejściach. Inkubator Małe Wielkie Zmiany, właśnie ten, który realizujemy wspólnie ze Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Spółdzielni Socjalnych. Jest to inkubator, który powiedziałabym akurat w tym przypadku jest bardzo mocno oparty na tym aspekcie design thinking. Może nie widać tego wprost na tym slajdzie, ponieważ nazwa pojawia się jedynie raz na slajdzie, ale to jest właśnie ten element, w którym myślimy, że tak naprawdę zapuszczamy, mówiąc kolokwialnie, design thinking trochę bardziej w proces. Tak? Czyli myśląc w ogóle o tym, kogo my poszukujemy, jak konstruujemy formularz tak naprawdę rekrutacyjny, w ogóle jakby odrzuciliśmy, co było dużym zdziwieniem dla operatora, dla ministerstwa, że my w ogóle nie oczekujemy pomysłu na tym etapie, że bardzo duży nacisk kładziemy na analizę problemową, na analizę problemu, na analizę grupy docelowej i na potencjał jakby osoby innowatora. Tak?
Kolejnym aspektem, w ogóle cały ten inkubator też jest tak sformułowany, że pojawia się tutaj naprawdę czas i przestrzeń na to, żeby eksperymentować, na pracę z mentorami, którzy też są zaznajomieni z tą metodyką, którzy wiedzą, jak tutaj współpracować, na co położyć nacisk, co jest punktem wyjścia de facto, tak? Żeby odejść od tego właśnie, że wiemy, że znamy rozwiązania, bo często ci innowatorzy są ekspertami. To jest właśnie to takie trochę skruszenie tej bariery, tak? Że oni przecież tyle lat pracują z tymi grupami, przecież oni wiedzą, jak to zrobić, tak? I my trochę mierzymy się z tym, żeby pokazać im, że może niekoniecznie jeszcze wszystko wiedzą. Nie będę tutaj już w szczegółach opowiadać o tym, jak ten inkubator funkcjonuje, bo myślę, że w jakimś sensie trochę to widać, jakby na każdym etapie jakby pewne pomysły odpadają i dochodzimy do momentu, w którym w całym projekcie szukamy 30 innowacji, na koniec zakładamy, że minimum 3 tą innowacją będą, tak? W drugim inkubatorze podchodzimy, właściwie wydaje się, że podobnie, ale właściwie zupełnie inaczej. W tym inkubatorze również wykorzystujemy elementy design thinking, głównie na etapie laboratorium i generatora, gdzie też zakładamy, że te pomysły są ciągle pivotowane, że one są zmieniane, że odwołujemy się do grup, że odwołujemy się do analizy problemowej. Tutaj również założenie jest bardzo podobne. Z 30 minimum 3 powinno okazać się innowacją i również system, który przyjęliśmy, jest taki, że jakby w generatorze i w tym aspekcie, w którym innowatorzy zgłaszają się do projektu, mają czas trochę na udowodnienie, mówiąc kolokwialnie, że oni faktycznie te grupy znają i że oni faktycznie docierają do sedna problemu. Nie przedłużając już, bo tak patrzę na ciebie, Paulina, czy ja mam jeszcze trochę czasu, czy nie. Nie masz, ale chcemy, żebyś mówiła. ale już biegnąc mimo wszystko do końca. Kluczowe elementy, mam wrażenie, że to ciągle są podstawy, jakby tak mi się wydaje, ale być może już zbyt długo w tym jestem, ale wydaje mi się, że one są też ważne. To, żeby wykorzystać potencjał design thinking na każdym etapie projektu, jakby żeby szukać właśnie tych cegiełek, żeby szukać tych możliwości dokładania małych elementów, że to nie musi być od razu wielkie, skoncentrowane i w 100% oparte, ale być może tutaj jakby myślmy bardziej podejściem, niekoniecznie nazwą. Eksperymentowanie. Ja mam wrażenie, że to jest ciągle wyzwanie. Nie wiem, czy to wynika ze systemu szkolnictwa, edukacji, czy z naszej, czasami mam wrażenie, trochę również kultury, że mamy z tym problem, więc warto na to ciągle kłaść nacisk i też dawać czas i przestrzeń, żeby te rozwiązania wypracowywać, tak? Żeby dawać i mówić, nie musisz od razu mieć odpowiedzi, to nie jest ten moment, jeszcze możesz się zastanowić, jeszcze możesz wrócić. Oczywiście mierzymy się też z tym, że ci nasi innowatorzy są też często bardzo zajęci ludzie. My musimy im też dać tą przestrzeń, powtarzać. To, co widzimy, to, że jesteśmy właściwie w obu inkubatorach po dwóch niemalże pełnych naborach i widzimy, że to przynosi efekty, że mówienie o tym, że kładzenie na to nacisku, my się też uczymy, tak? Tak zaprojektowaliśmy ten inkubator, że mamy kilka tur naboru i z każdej tury też wyciągamy wnioski i czegoś się uczymy. I na sam koniec takie też krótkie podsumowanie tego, co jest istotne, bazując na moich doświadczeniach. Trzy de facto elementy. Pierwszy z nich to, żeby wyzwania, na których pracujemy, były jak najszybciej, jak najbardziej realne. Druga kwestia to kwestia wytrwałości i elastyczności. Nie zrażać się po tym pierwszym niepowodzeniu, jeżeli takie jest, albo po kolejnym, zdecydowanie nie. I zapewnić też ten ekosystem wdrożeniowy, że to jednak pozwala nam ciągle się uczyć, ciągle iść do przodu. I na tym chciałabym zakończyć. Super. Bardzo Ci dziękujemy.